I witam, witam, polski kaszlak, słuchajcie, jaskinia Batmana, czy tam Breaking Bad, wszystko przygotowane, zafoliowane do podkładowania. A zacznę w sumie od dachu, dach, maska, ewentualnie tam jeszcze te boki polecę, później drzwi, klapa silnika plus tam belka, to wszystko sobie zagruntujemy, zapodkładujemy, jak zwał, tak zwał. Co mogę jeszcze powiedzieć tak słowem wstępu? A, chciałem Wam serdecznie podziękować wszystkim, którzy komentują, którzy po prostu oglądają, czy na chwilę wpadają, bo fajne protipy dajecie, jeżeli chodzi o jakieś tam materiały, czy ogólnie jakieś takie uwagi macie, czy po prostu no, najzwyklejsza pochwała za tą pracę, bo no co prawda robię to dla siebie, tak? To jest też forma pamiątki, takie powiedzmy vlogaski. Bo to raczej jest poradnik jak spierdolić niż naprawić, ale jestem przeszczęśliwy, że tak się fajnie udzielacie. No i co? No nic, no trzeba po prostu to wszystko zagipsować. Słuchajcie, dach odtłuszczony, błyszczy jak psu dzyndzle. Co tu jeszcze? Tu mam fajnie ofoliowane, żeby nam czerwonego nie zapruszyło. Po podkładowaniu ja mam taki plan, że zacznę od komory bagażnika i środka, jeżeli chodzi o kolor. Później łatwiej będzie mi nad te okienka pozaślepiać i wszystko inne i już całą budę po prostu razem, nie? Ale to jeszcze chwila, no bo muszę założyć drzwi, maskę, to wszystko powiedzmy złożyć jakby do kupy, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie po prostu pójdzie betoniarka szpachli, a gdzie dwie. Dobra, popieprzył bzdury, słuchajcie, no podkład standardowy, tu pójdzie ten epoksydzik od Mr. Novola, standardowo 1:1, nic specjalnego, czyli 500 ml, no to 500 macie litr gotowego siuwaksu. Później ten wypełniający pójdzie, tu akurat zostało mi, no trochę zostało, na malucha całego powinno starczyć, bo tak mniej więcej 3-3,5 litra, jeżeli chodzi o jakieś lakierowania, no to tak mniej więcej to wychodzi, nie? Pistolecik jakiś tam zwykły, no akurat tutaj troszeczkę lepszy, ale to tam strzegł, przynajmniej do podkładowania. Co jeszcze? Wszystko odtłuszczone, wszystko przygotowane. No nic, ładujemy materiał i psiukamy. Imyk, masken und dachen. Arbeit frei. Jeszcze oczywiście drzwi zwei, ale mi się zrymowało. Jest machen pomalowanen. No trochę mogłem te masy uszczelniające troszkę, bo jeszcze położyłem te takie, wiecie, tą inną masę, nie tą co klei, tylko jeszcze taką dodatkową, tu widać, że to wszystko pofalowane, no ale tutaj no nic więcej człowiek nie wymyśli, no a to później pod słońcem jak już będziemy szlifować. No i poszło tym wypełniającym tutaj też, gdzie miałem taki zadzior wcześniej też, pokładłem jeszcze wszędzie masy, czyli tu w tych rynienkach, tu w środku, bo tu jest łączenie zaraz przy tym uskoku tektonicznym, powiedzmy. Dach jest opitolony, na końcu taką krechę poszło, bo tu już odkurz jest, ale o takie coś, pokaż kurwa, aj z tymi dziadowskimi zoomami. Dobra, jest poszprejowane, teraz sobie maska już sucha, już można, o jep, zaraz montujemy na tego, kaszlaka trzeba wypierdolić jakoś na bok, żeby mieć dostęp do drzwiczków. Do drzwiczkejów i do klapejów, nie? No. Tak to wygląda. No, otóż jest, ale ten. O, tutaj na przykład też dawałem masy, tak? Czy tu dawałem masy, o tu. Gdzie niegdzie, powiedzmy, no widać, że jest, ale to wiecie, to się zeszlifczy. Nie będzie widać. Zresztą ktoś mądrze powiedział, Kwiatek, ty robisz z tego Mercedesa, a tego nie zrobisz, bo fabrycznie już nawet tak kurwa nie wychodziło, nie? Tu pomasowałem, tu pomasowałem, tam z przodu, nie? Więc tak to wygląda. Szybko poszło nawet, znaczy szybko, nie szybko, ale męczarnia jest, kurwa, ja nie wiem jak to pójdzie, jak już cały kolor będzie wjeżdżał na dookoła, nie? Muszę jakoś przemyśleć, jak to sensownie zrobić. No dachu osobno jakby nie zrobię, nie mógłbym tutaj jakoś odcięcie zrobić na tym etapie, że dach taką górę, potem boki, ale nie, całość polecę i chuj. Tak mi się wydaje, że... Bo środek osobno, tam przód osobno, nie? No i osobno te, powiedzmy, pierdoły, bo po prostu tutaj bym zginął, nie? Zginął na miejscu. Dobra, no to trzeba teraz to odkurzyć, zobaczmy.
test ściereczki. Kurwa, jakie spodnie, zajebiste, chłop. Obdmuchamy sobie, odtłuścimy, bo to taki odkurzyk, to wiecie, to nic się tam wielkiego nie stało i tak zaraz to wszystko zachebanujemy. Dobra, maluch stoi, stoi, dobra. Kurwa, zapiął, ale jestem umordowany. Drzwi, belka, klapa tylna, wszystko w podkładzie, maska już też zamontowana. No i co? Zapodkładowane, pierw oczywiście ten epoksyd, no i potem wypełniający i tam na belkę akurat, jeszcze belkę po epoksydzie sobie obkleiłem ją, obkleiłem tymi klejami, żeby powiedzmy tutaj nigdzie nam wilgoć nie wchodziła między te blachy. I co? I teraz, no jeszcze to niech sobie tam podsycha, wiadomo, ale będzie można powoli szykować się do czochrania środka. I wszystkiego tego gipsowania, bo widać, że tu maska z tej strony, gdzie to było walone, no niestety wyklepać tego nie szło na tyle, chociaż nie, jest dużo lepiej niż było. Drzwi tamte tak samo, to tam na razie nawet wam nie pokazuję, tam też trochę będzie trzeba zagipsować, ale nie w takim nie w takiej ilości jak było, po prostu tak wiecie, z umiarem. No i dobra, i zaczniemy od maski, czyli muszę ją przematowić, wyszlifować wszystkie takie ewentualnie zacieki i zabrać się za przygotowanie po prostu do polakierowania na czerwono. W międzyczasie to sobie będzie schnuło i w sumie będę mógł zamontować, żeby mi się to nigdzie nie walało, czyli drzwiczki, więc zaraz sobie chyba w całej okazałości zobaczymy, jak to wygląda. Kaszlak. Słuchajcie. Na razie to wszystko jest niespasowane, po prostu poprzykręcałem, zwłaszcza te drzwi. Drugie tak samo. Klapę tylną z belką też przykręciłem. Oczywiście byle jak. Tu widać, jak pięknie spasowane jest stopami, ale nie, belka jest, widać, że jest opuszczona na dół. Tutaj w zasadzie tylko na jednej śrubie się trzyma od tego zawiasu. Nie ma zamka, więc w ogóle jajca. Tutaj trochę te drzwi są opadnięte, ale to też mówię, nie podciągałem tego na razie na tych śrubkach, słuchajcie. I co, chyba maskę zdejmę, bo już się napatrzeli, słuchajcie, zdjęcia porobili. Maskę zdejmę, żeby miał lepszy dostęp i zaczniemy od tego, czyli trzeba będzie obszlifować. To szybko pójdzie, bo tą maszyną większość tam jakiejś zakamarki, no to wezmę jakiś odpowiedni papierek tam w zależności, tak jak karta techniczna mówi, lakieru, jeżeli tam nie wiecie, to po prostu robicie tak jak karta lakieru pisze na lakierze, znaczy ta karta techniczna. No i co, trzeba to zmatowić, wyszlifować ewentualne te takie, wiecie, te fikumiku. No i to będzie dobry plan, ale mówię, pierw sobie maskę zdejmiemy, bo tak na razie to ona sobie siedziała, żeby nigdzie nam nie przeszkadzała. Chyba ją gdzieś położymy, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Dobra, no to co, pierw sobie jeszcze tylko tutaj ten kurz taki odkurzę po tych lakierowaniach i wezmę puder kontrolny i będziemy szuruburu. A raczej tu powinno szybko pójść, tak mi się wydaje. Zobaczymy. A, słuchajcie, pogoda trochę nie sprzyja, zrobiło się duszno, gorąco, ale to przeżyjemy. Słuchajcie, zmatowiłem środek. Okleiłem sobie dziada tak, żeby po prostu jak będę gdzieś tutaj z zewnątrz, żeby to mi nie wypierdalało na zewnątrz. To i tak jest po prostu Saigon z tej podłogi, bo jak powiedzmy ten puder, ja to rozjeżdżam tym wózkiem, tragedia. Teraz tak, jest to przeleciane maszynką, sobie wziąłem na 400, jakieś te proste powierzchnie, później papierem 360 przeleciałem i później jeszcze chyba 600 jakoś tak przeleciałem, żeby było, wiecie, picuś glancuś, gdzieniegdzie się poprzecierałem, jak tutaj czy tam, to zaraz sobie psikniemy to w sprayu epoksydem. Numery też troszkę odsłoniłem, bo było trochę za dużo nawalone, to też by mniej więcej jakoś to wyglądało. W miarę jest tu równo, tam w dwóch, trzech miejscach sobie tam przyszpachliłem. Tam na dole też troszkę, bo tam było to łączenie tej blachy, żeby tak w miarę jakoś wyglądało. Więc to zaraz będziemy sobie psiukać. Tak jak mówiłem, później sobie będziemy z zewnątrz i tak dalej, ale to w zasadzie na samym końcu. I środek. Środek już mam trochę przypudrowany. Najważniejsze są w sumie te słupki tylne, tu ten słupek B, tu jest chyba A, to jest C, no nie wiem. Nie wiem, czy w maluchu są jakieś słupki, oczywiście dach. Po co to kwiatku robisz, nie? Jak i tak przyjdą tu masy, dywany i tak dalej.
Tutaj no akurat jest istotny, tak? Tutaj jest istotne, no bo jest to widoczne. Natomiast no nawet jak kiedyś ktoś zerwie jakąś masę czy coś takiego, dostać się do czegoś, no to zobaczy, że jednak pole lakierowane jest, a nie że zostawiony podkład, nie? Więc bez spuszczania, tak, żeby aby zapruszyć, wiadomo, tutaj gdzieś mogę sobie zacieki jakieś porobić. Natomiast no tutaj musi być luks, więc tutaj będzie luks. Ale to mówię, maszynką szybko idzie, tutaj jakieś te ranty to też bez większych problemów. No te masy powiem wam, że mogłem w sumie ładniej nałożyć, ale wygląda w sumie jak fabryka. Wygląda jak fabryka, nawet deczko lepiej, ale najważniejsze jest to, że to jest uszczelnione i wszędzie w tych wnękach i tak dalej jest po prostu to zapaćkane. No to może nie jest jakiś to cud, bo mogłem w sumie przed założeniem tego pasa tak w sumie, ale no wiecie, to wszystko z czasem wychodzi, jakieś po prostu człowiek zdobywa doświadczenie i zrobiłby powiedzmy następnym razem inaczej, ale jest wszystko przygotowane, odtłuszczone. Zaraz mieszam lakiur, dwie, trzy warstewki jakieś położę, pierwsza taka powiedzmy kontaktowa, tak żeby coś tam łapało, no i nie narobić zacieków, to jest raz, a dwa, no mówię, żeby wpryskać, będę musiał w sumie taki wiecie, malutki strumień zrobić, żeby tam powchodziło, bo pistolet też nie wszędzie wejdzie. Więc no kurwa kaszlak, no niby malutki jest, nie, mały samochodzik, człowieku, a tu jebniesz, pach, 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 ale przy tym co ja robię, no to no kurwa jest przeginka, nie, no od spodu na przykład pod szybę już nie będziemy tam stricte pod spodem, bo tutaj to wiadomo, to jeszcze psiknę, ale tam to już nie będziemy dochodzić, już bez przesady, to no tak to sobie wymyśliłem. No dobra, nagadał się, czas pokazać co wyjdzie za sekundę. I myk, żeby to jeszcze tak łatwo było. Słuchajcie, no wyszło zajebiście, jestem bardzo zadowolony. O dziwo ta mucha, która tam latała sobie w tle, niestety nie zaliczyła tutaj lądowania, bo chciałem ją mieć jako pamiątkę, ale słuchajcie, mniejsza o to, zaraz zrywam tasiemkę, żeby po prostu nie zaschło za mocno, ale ostatecznie, kurwa. A trochę przeginka z tą pięknotą, no delikatnie tam jakieś dołeczki po tym, ale co słuchajcie, i tak jest bagażnik, to i tak zaraz się porychluje, ale najważniejsze, że wszędzie udało mi się dopsikać i nie porobić zacieków. Sam lakier no bardzo mi się ładnie udało wylać, zresztą to widać na ujęciu, taka malutka morka jest luksusowo. Tu w środku tak samo, tu no to jakieś lekkie takie załamanie światła, zagięcie. Można z tego strzelać? Można. Te masy też w sumie tak źle to nie wygląda, wam powiem, że trochę się obawiałem, może tutaj tak trochę wystaje, czy tu, ale kurwa, jest dobrze, jest naprawdę dobrze, numery widać, coś tam widać, rozczyta. No, więc tak to słuchajcie wygląda. Ile poszło? Poszło chyba około 400 ml samego akrylu, no to plus tam utwardzacz i tam 10% rozpuchu, tak plus minus. To wszystko kwestia, mówię, eksperymentowania, jak sobie to jakoś dobrać, musi być no, temperatura, ta wilgotność jakoś zachowana, te kształty, bawić się tym pistoletem, żeby mówię, no na przykład tam gdzieś dopsikać, no to mówiłem, taką kulką wręcz musiałem strzelać tu z kilometra, nie? Żeby tam gdzieś dopryskać. No wiadomo, gdzieś tam ciupinkę tam, na przykład gdzieś tam w rogu, no teraz to tak średnio widać, bo jest cień pada, ale tam jakby powiedzmy się przyjrzeć, to powiedzmy, że tutaj jest niedopryskane. Ale mi się wydaje, że fabrycznie tak samo było. Dobra, ja tu przeżywam jak Hitler wojnę, albo ktoś inny, no nie, no jest spoko, przyjdą i tak tu kabelki, wiecie. Co tu jeszcze przychodziło, taki jakiś wentylatorek, znaczy nie, tu nie, akurat tej naszej wersji nie było. No, ale ja jestem zadowolony, super. Dobra, wypadałoby coś wrzucić, więc kończymy odcinek. Słuchajcie, ja tu już maskuję sobie jakby z zewnątrz, czy tam od środka, w sumie nawet nie wiem, bagażniczek, po to, że jak będę tutaj zajmował się środeczkiem, żeby nic nam tu nie zapyliło, więc tu jeszcze tutaj na kiepułę, czy nie, to na wentylator, nie? Znaczy na wywiecznik. Tutaj górne też. Wszystkie te
Dziurosławy Glory Holy. Słuchajcie, też już mam przematowiony tutaj cały ten, powiedzmy, tą ćwiarteczkę. Tak samo tutaj też od wewnątrz, plus tam dookoła szyby. To tylko tak szybciutko przeszło, więc łatwo pójdzie. To jeszcze mówię, podłogi nie zacząłem. Tutaj tych oparcia czy nadkola, no tu jedno tu już mam zrobione, więc spoko. Więc tu szybko pójdzie, drzwi wiadomo, to się zdejmie przy lakierowaniu środka, ale do tego czasu jeszcze no, trochę to zajmie, bo muszę tak obkleić to do końca i tu już potem z zewnątrz po prostu sobie folijkę przykleję, żeby nic tutaj mi nie leciało. Więc tak to wygląda, słuchajcie, jestem zadowolony z tego, bardzo fajnie wyszło. No, żyleta wręcz bym powiedział, tak bym rzekł. No tutaj mówię, jest przymatowione tutaj tak samo, gdzie niegdzie jakaś przecierka, no to standardowo epoksydzikiem sobie na ten goły metal psikniemy i trzeba ten środeczek zmatowić, mimo że będzie przykryty, to żeby po prostu miało to ręce i nogi. Tu jest wszystko cacy, tu dach też szybko maszynką przelecimy. Maszynko to jeszcze idzie, tam wiecie, proste powierzchnie, ale tutaj na przykład nadkole czy jakieś tutaj tam nęki, no to tam wchodzi 240, potem przejadę jeszcze 300, 360 albo do od razu 400, to w zależności jak mi się tam to będzie układało i wtedy już akryl normalnie, więc lipy nie ma. Dobra, słuchajcie, więc tym czerwonym akcentem jeszcze raz ostatnie takie spojrzenie, no już staśmy trochę pizdowato, a czekajcie, jakbym... Pobawmy się kontrastem. No, takie bardzo zbliżone. Nie, to przeginka. Czekaj, takie bardziej naturalne. O, coś jeszcze nie. Jeszcze. O, coś takiego bym powiedział. Tak. No, kamera nie oddaje, ale dobra. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.